Cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na makijaż, na kolejny makijaż wieczorowy, raczej z takich intensywnych i nasyconych. Szczególnie tutaj w zewnętrznym kąciku mam takie nasycone kolory zieleni i granatu. Myślę, że najbardziej będzie pasował ten makijaż osobom o tęczówkach brązowych czy piwnych, ale wydaje mi się, że z moją tęczówką, mimo że kolory są troszeczkę do niej zbliżone, też nie wygląda to źle. Jeżeli interesuje Was, jak go wykonałam, zapraszam Was na film. Zaczęłam od bazy pod cienie. Jak zwykle jest to ostatnio baza Too Faced Shadow Insurance. I następnie użyję czarnej kredki. Moja akurat to jest kredka z Yves Saint Laurent. Wodoodporna czarna kredka po prostu. Nie musi być wodoodporna. Zależy co preferujecie. I zaznaczam sobie tą kredką zewnętrzny kącik. I lekko zaznaczam także linię rzęs. I teraz biorę pędzelek, kulkę i rozcieram tą kreskę. Głównie tą część tutaj i na górze. Następnie sięgam po pędzel typu Pencil Brush oraz cień z palety Urban Decay Smoked. Nazywa się Loaded, to jest taka ciemna zieleń. Ale jeżeli tej palety nie macie, możecie spokojnie użyć cienia z Inglota numer 414. To jest identyczny niemalże kolor. I ten cień nakładam tutaj w zewnętrznym kąciku na tą czarną kredkę. Oraz wzdłuż linii rzęs również. Następnie przecieram ten pędzel. I sięgam po kolejny cień z palety Urban Decay. Tym razem jest to taki ciemny granat, nazywa się Evidence. I tutaj również mam zamiennik dla Was. Cień 428 z Inglota, wykończenie perłowe. Jeden i drugi cień, który Wam pokazywałam. I tym samym pędzlem nakładam ten cień troszeczkę bliżej wewnętrznej części naszej powieki. Oraz ponownie wzdłuż linii rzęs. Teraz możemy to cienie lekko ze sobą rozetrzeć. I rozcieramy także ich górną granicę. Następnie użyję cienia Freestyle. To jest taki cielisty kolor. I pędzlem takim do rozcierania. Nałożę go w załamaniu powieki, żeby jeszcze lepiej rozetrzeć tą granicę górną naszych ciemnych cieni. Tu jeszcze będzie jeden cień, później nałożony, więc na razie tylko tak staram się to wszystko wstępnie rozetrzeć. Następnie sięgnę po cień z firmy Aromaly. Nie wiem, czy będzie go widać, nie chcę go rozsypać. I to jest odcień, który nazywa się Fair Fauna. I to jest taki cień w odcieniu jasnego brązu, czy średniego brązu, który opalizuje właśnie tak zielono-niebiesko. Coś w stylu cienia Chameleon z Catrice, czy pigmentu z Inglota, czy cienia Blue Brown, czy Club z Maca. To jest coś w ten sam deseń. I nałożę go takim pędzlem płaskim do cieni. On akurat był dołączony do palety Urban Decay Naked 2. To jest pigment, więc trzeba go dokładnie otrzepać, żeby to wszystko nie wylądowało nam pod okiem. I nakładam go na pozostałą część powieki. Wyciągam go także w załamanie powieki tutaj w zewnętrznej części, żeby jeszcze dokładniej rozetrzeć te ciemniejsze cienie. Tutaj trzeba będzie nałożyć kilka warstw tego cienia, tak myślę przynajmniej, żeby te drobinki były bardziej widoczne. Ewentualnie można też na przykład nałożyć go na mokro. Wtedy drobinki będą jeszcze bardziej widoczne, a efekt będzie taki troszeczkę bardziej nawet metaliczny. I teraz wracam do pędzla typu Blending Brush, czyli pędzla do rozcierania. I jeszcze raz tutaj wszystko
Szczególnie w zewnętrznym kąciku rozcieram. Tutaj widzę, że na drugim oku mam to wszystko wyżej wyciągnięte, więc jeszcze raz wrócę do pędzla tego typu pencil brush, tego tutaj. I wyciągnę ten zielony cień wyżej. To samo z niebieskim. I dalej rozcieramy. Teraz chyba lepiej to wygląda. Podłubrwiowy nałożę cień Kinky z palety Urban Decay. I tutaj zastępczy cień, jeżeli tego akurat nie macie. Może to być cień 353 z Inglota. I nakładam go pędzlem 7FS również z Inglota. Teraz przejdziemy do makijażu dolnej powieki i zacznę tutaj od cienia Asphalt, tej paletki Urban Decay. To jest taki ciemno-srebrny cień. Jego zastępczym cieniem, kolorem może być odcień 18 AMC Shine z Inglota. On jest troszeczkę bardziej wpadający w taką przybrudzoną, przybrudzony kolor, taki srebrny, raczej wpadający lekko może w zieleń, ale myślę, że nie będzie to jakoś tutaj przeszkadzało. I nakładam ten cień takim cienkim pędzlem do rysowania kresek skośnym. Teraz lekko ten pędzelek przetrę i wrócę do cienia z firmy Aromaly, tego cienia Fair Fauna. Już nie będę podnosiła, bo powiem się, że go rozsypię. I nakładam ten cień w wewnętrznym kąciku. Następnie użyję białej kredki. Ja używam kredki z firmy Maybelline. Już niedługo mi się chyba skończy, a szkoda, bo naprawdę dobra kredka, naprawdę bardzo intensywny pigment i jest bardzo kremowa. I nakładam tą kredkę bardzo delikatnie w samym wewnętrznym kąciku. Tylko tutaj. I teraz zaaplikuję w to miejsce także cień z firmy Naked Cosmetics, pigment w zasadzie. Taki kolor, nie wiem czy na ile go widzicie. To jest z takiej serii Ivory. To są takie pigmenty, które są na białej bazie, czy na takiej półtransparentnej bazie i one opalizują na różne kolory, czy na złoto, czy na niebiesko, czy na zielono. Ten opalizuje na tak zielono-turkusowo. I nałożę go takim pędzelkiem z firmy Real Techniques, nazywa się Accent Brush. I teraz jeszcze wrócę do tego pędzla, którym nakładałam ten pigment i lekko tutaj to wszystko ze sobą połączę, żeby nie było dużego kontrastu między cieniem rozświetlającym, a cieniem, który mamy na powiece. Na koniec jeszcze zaznaczę linię wodną taką grafitową kredką. Moja jest akurat z firmy Lady Lia i to była kredka, która była dołączona do jednego z pudełek z próbkami w Australii. Ale każda grafitowa, dosyć kremowa kredka, która się trzyma na linii wodnej, będzie odpowiednia. Nie chcę eyelinera na górnym powiece aplikować, ponieważ tam jest takie dosyć ciemno, tam są ładne kolory akurat, więc skupiam się tylko na linii wodnej. I teraz podkręcamy rzęsy. I tuszujemy. Ja używam tuszu Hourglass Film Noir. Zaraz wam pokażę, jak wygląda szczoteczka. Jest taka trochę jak klepsydra. Jest szersza na zewnątrz i węższa w tej części wewnętrznej. I tuszujemy. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że wam się spodoba, że być może go wykorzystacie. Nie jest on bardzo skomplikowany, nie wymaga rysowania kreski eyelinerem, więc wydaje mi się, że większość z was będzie w stanie sobie z nim poradzić. A teraz jeszcze pokażę wam kosmetyki, których użyłam w makijażu, a których nie pokazałam wam na filmiku. Zaczęłam od podkładu.
Jest to ponownie podkład z firmy Mechron Celeb czy Celebre HD Pro Cream Makeup. Mój odcień to jest ME02, czyli Medium 02. Naprawdę bardzo dobry podkład. Na początku się nie byłam do niego przekonana, ale jak znalazłam metodę jego aplikacji, która z moją skórą dobrze współgra, to naprawdę jestem pod wrażeniem tego produktu. Następnie korektor pod oczy. Jest to korektor z firmy IC Cosmetics Bye Bye Under Eye. Również doskonały produkt, że nie mówiłam w przednim filmiku z makijażem. Być może zrobię Wam recenzję tych dwóch produktów w najbliższym czasie. Albo na przykład mój makijaż twarzy na jakieś większe wyjścia, ponieważ dawno takiego filmiku na moim kanale nie było. Następnie puder. I ponownie tutaj mamy puder Benai Media Pro Colorless, czyli HDC00. Doskonały puder transparentny, który nie jest na twarzy wyczuwalny, nie jest na twarzy widoczny. Doskonale ją matuje, ale nie jest też taki płaski mat, więc szczególnie dla skóry suchej jest to ważne, ponieważ nie podkreśla on takiej suchości naszej skóry. Tylko ładnie się stapia z podkładem i wygląda bardzo naturalnie. Następnie bronzer. I znów jest to bronzer z firmy Cargo w odcieniu Light. Już go tyle używam, a jeszcze niewielkie jest zużycie, więc produkt jest bardzo, bardzo wydajny. I dwa ostatnie produkty. Rozświetlacz Highlight z firmy Australis. Już Wam pokażę, jak wygląda. Nie wiem, czy będzie to widoczne, jak ładnie odbija światło. To jest odcień Gold, więc to jest raczej taki cieplejszy odcień, który do mojej karnacji bardzo dobrze pasuje, ale nie jest też taki bardzo złoty, więc dobrze skórę rozświetla. Jest to określenie naturalne, nie ma aż takich chamskich drobinek, które będą widoczne szczególnie w świetle dziennym. I na koniec usta. Nie chciałam bardzo przesadzać z kolorem ust, ponieważ makijaż oczu jest intensywny i to na tym elemencie powinna się skupiać uwaga. Więc użyłam tylko takiego Chubby Stick z firmy Clinique, odcień Hollow Tahani. Już Wam pokażę też, jak wygląda. Jest taki odcień, bardzo dobry do mojego koloru ust. Troszeczkę może bardziej nasycony. Więc tak wygląda ten makijaż w całej okazałości. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas. Jeśli macie ochotę zobaczyć więcej zdjęć makijażu czy listy kosmetyków, których użyłam, odsyłam Was do mojego bloga. A ja się już żegnam i zobaczymy się w kolejnych filmikach.